Hej ho, witajcie w kolejnym odcinku Wiadomo, czyli wiadomości ze świata MMO, a więc zaczynajmy. League of Legends 3D. Pewien gracz przerobił pliki gry League of Legends po ostatnim patchu w taki sposób, że możemy wprowadzić widok z trzeciej osoby na zasadzie jak w Smite. Jednak powiem wam szczerze, chyba to się nie przyjęło na dłuższą metę. Oczywiście nie próbujcie tego, bo jest to banowalne przez Riot, to on zrobił dla fanu. Prawdopodobnie nie bał się, że jego konto zostanie zbanowane. Nawet tego nie próbujcie, a ty macie właśnie taki kawałek gameplay, jak to wygląda. Pewnie człowiek musiał się przyzwyczaić, żeby tak wytrzymać ten widok, że tak to ujmę. Terra wprowadza Pay to Win. Już tłumaczę dlaczego. Otóż dodane będzie usługa premium do endgame dungeonów. I co to znaczy dla graczy europejskich? Na przykład jedno wejście na dzień dla posiadaczy Terra Club Member, lub jeżeli nie macie Terra Club Membera, jedno wejście, uwaga, na tydzień do dungeona dla darmowych graczy. A tu jeszcze coś lepszego mam dla was. 3 wejścia dziennie, o ile mamy Terra Club Member i kupujemy dodatkowe bilety z item shopu. Śmiech na sali. Jedno wejście na tydzień, jeżeli gracie za Friko. 3 wejścia dziennie, jeżeli płacicie astronomiczne sumy w niedu za Terra Club Membera, to jeszcze za item shop. Kosmos Pay to Win nadchodzi. EverQuest i Landmark, spekulacje o free to play. Podczas ostatniego Q&A devsi zarzekali się, że nie są jednak pewni, czy EverQuest Next i Landmark będą free to play, więc przygotujcie się na grzmot informacji, że na przykład będzie buy to play lub może co gorsza pay to play. Cóż, było obiecywane free to play, jednak po pewnych zmianach w resortach, że tak powiem, właśnie twórców EverQuesta, tutaj okazuje się, że jednak może nie do końca być to tytuł free to play. EVE Online przechodzi z 14 triala do 30 dni, więc kiedyś, dawno, dawno temu, czyli jakiś jeszcze tydzień temu, każdy, kto się zarejestrował, miał 14 dni, aby przetestować EVE Online na trialu. Mógł też zrobić to z Reflinka, wtedy miał 21 dni. Teraz, nieważne czy się zarejestrujemy z Reflinka, czy zarejestrujemy się normalnie na triala, mamy 30 darmowych dni gry. Update Big Guns zawitał w War Thunderze, a tam usprawnienia do grafiki ultra low, a poza tym nowe samoloty, nowe czołgi, wszystkie pojazdy wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych są oddane w wasze ręce, lepsze i bardziej realistyczne efekty, otwieranie kokpitów, różnorodność nawierzchni, lepsze oświetlenie, nowe widoki, lornetki i tym podobne rzeczy. Crowfall wystartował na Kickstarterze, mamy też pierwsze gameplaye, a co jest bardzo fajne, w pierwszą godzinę zdobył on już 100 tysięcy dolarów na koncie, teraz już powyżej przekroczył 900 tysięcy, kiedy kręcę te informacje, więc na pewno uzyskał wymaganą kwotę 800 tysięcy. Co wyróżnia Crowfall od innych właśnie MMO, to, że będzie tam okresowo świat resetowany, wasze postacie nie, ale światy z królestwa, które zostały przejęte, będą zresetowane na przykład i będzie można się bić o nie od nowa. Ultima Online dostaje swój dodatek po 6 latach od ostatniego patcha. Ultima Online ma gdzieś około 20 już lat, więc naprawdę gierka i trzyma się cały czas na poziomie pay to play. A co przyniesie nowy patch? Time of Legends, nowe mapy, potwory, nowe przymioty i ich zmiany w housingu. Nowa klasa w Nosgoth Vanguard. Jest to wielki osiłek z tarczą i bronią i jednoręczą. Bardziej posługuje się on tarczą. Coś na zasadach takiego Paladyna Guardiana. Powstaje MOBA w uniwersum Warhammera. Gierka będzie się zwać Warhammer 40 000 Dark Nexus Arena i jest przewidywana na około First Quarter 2016 roku. Mam nadzieję, że niedługo ruszy Early Access, jednak będzie on kosztował właśnie $25. No, zastanowię się nad jego zakupem. Jump Event Elsword, a więc Jump Event. W zależności od waszego levela dostaniecie Levent Jump na konkretne levely. I tak, jeżeli macie 1 do 39, otrzymacie level 35. Jeżeli macie 40 do 84, otrzymacie level 50. Jeżeli macie 85 level, otrzymacie level 70. Ale te levely, o których wspomniałem, musicie mieć w Grand Chase. Gierce, która właśnie została niedawno zamknięta. A tak oni wynagradzają mniej więcej tym, którzy by chcieli przejść na Elswarda, właśnie graczom Grand Chase'a. Tak wynagradzają oni to za to, że grali w zamkniętą już do tej pory gierkę. 11 marca rusza Closed Beta Skyforge'a. Wszystko właśnie tak będzie się zaczynać 11 marca, więc czekajcie na kluczyki. Chociaż szansa jest mała, ponieważ oczywiście mamy swoje Thunder Paki, najtańszy.
kosztuje 18 euro, czyli prawie 60 zł. Ruszyły zapisy do Alfy Supernowy. Jest to nowa MOBA sci-fi. Wygląda nawet fajnie, bardzo przypomina Shards of War, jednak bardzo, bardzo w futurystycznym świecie, gdzie mamy statki kosmiczne, jakieś mechy, drony i innego typu rzeczy. Typowo sci-fi MOBA. Więc jeżeli macie chęć na typową sci-fi MOBA, więc możecie się zapisać do Alfy Supernowy. Fable Legends będzie grą free to play, jednak nie do końca jest to MMORPG tak zwany, bardziej przypomina mi właśnie Guild Warsa, gdzie mamy rozgrywkę, opiera się na 4 plus 1 graczy, że tak to ujmę, 4 walczy z jednym antybohaterem, wykonujemy questy i kooperujemy z innymi graczami. Będzie wymagany Xbox Live lub też Windows 10 do uruchomienia Fable Legends. First Person Camera w Guild Warsie 2 wyrusza już 10 marca, więc widok z pierwszej osoby już za niedługo, około 8 dni od tego newsa. Także wygląda, powiem wam, myślałem, że będzie wyglądało to o wiele lepiej, jednak nie wygląda to ciekawie, bo po prostu mamy tyle, że widzimy z oczu bohatera. Myślałem, że będzie coś na tak Skyrima, że będę widział na przykład swoją różdżkę, albo chociaż ręce, tarczę, cokolwiek, a tutaj nie. I ostatnia informacja, Blader, nowa klasa w Black Desercie. Bardzo fajne ma animacje, z kim nie ma co narzekać, zresztą cały Black Desert jest fajny. Także, jeżeli gracie w wersję koreańską, możecie pobrać sobie nową klasą. I to tyle co do informacji, także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.